Witam serdecznie. Kikowy szlak. 23 października 2011. Niedziela, Słubickie Łąki. Dzisiaj kilka słów o najważniejszej fazie w biznesie. Najistotniejszej. No, bezdyskusyjnie, bez niej nic nie istnieje, o fazie budowania. Wczoraj była fantastyczna, super sobota. Mieliśmy wspaniałych liderów w Poznaniu, w Centrum Usługi Klienta. Były osoby, które przyjechały z bardzo daleka również, bo mieliśmy również gości z Gliwic i z Oświęcimia. Mimo, że to regionalna super sobota, ale pokazuje to, jak ludziom zależy na budowaniu przedsięwzięcia, jak bardzo są zaangażowani w to przedsięwzięcie, jak je mocno rozumieją. Także cieszę się ogromnie. Oczywiście mieliśmy ludzi z Poznania i z okolic Poznania. Mieliśmy z Gorzowa team, fantastyczny Nowa Sól, Zielona Góra, Wolsztyn, prawda, no różne tu miejscowości. My oczywiście Słubice. Także fantastyczna super sobota. I wczoraj w czasie tych świetnych wydarzeń super sobotnich mieliśmy o godzinie 16 bezpośrednie spotkanie z André Blanchardem. Bezpośrednie przy użyciu tej nowoczesnej elektroniki, prawda, technologii nowoczesnych, internetu, a dokładnie Skype'a. Mogliśmy rzucić na ścianę, prawda, obraz i wysłuchać fantastycznego wykładu, krótkiego, ale bardzo treściwego wykładu mojego kochanego sponsora André Blancharda, który akurat w tym czasie miał godzinę 10 w Kanadzie, popijał sobie śniadaniową kawkę i dzielił się z nami czterema poziomami, stopniami, fazami w biznesie, z głównym naciskiem oczywiście na fazę pierwszą. André mówił, że mamy w biznesie cztery takie fazy. Każdy biznes, każda organizacja, jakakolwiek organizacja, każde społeczeństwo, nie wiem, każda rodzina, wszystko może przechodzić przez cztery fazy. Cztery fazy w biznesie. I są to, pierwsza faza to jest budowanie, najważniejsza, podstawowa. Jeżeli przestajemy budować, przestajemy sponsorować nowych ludzi, kontaktować, przestajemy działać aktywnie tak naprawdę, aktywnie w sensie pozyskiwania nowych ludzi, otaczania się nowymi ludźmi ciągle, to wpadamy w tak zwaną fazę zarządzania, fazę drugą. Niedobrą fazę, faza zarządzania to faza, w której tak naprawdę mówimy, ty masz zrobić to, a ty masz zrobić to, ty to, a ty to. I w efekcie fazy zarządzania, ponieważ nasz team się zaczyna coraz bardziej kurczyć, nie przybywa nowych ludzi, bo ludzie oczywiście robią to, co my robimy, a nie to, co im mówimy. W związku z tym wpadamy w trzecią fazę. Ta trzecia faza to ochranianie. Zaczynamy bardzo mocno ochraniać to, co nam pozostaje, prawda? A zostaje coraz mniej, więc coraz bardziej chronimy. I w końcu mamy niestety wielką, wielką szansę, żeby wpaść w czwartą fazę. No już niestety taką totalnie destrukcyjną, bo nazwijmy to, czyli fazę obwiniania, fazę szukania winnych. To przez ciebie, to przez nich, prawda? Kiedy brak naszego sukcesu uzależniamy od okoliczności. Mówimy, że tak się stało, bo oni to zrobili, bo oni nie chcieli, bo oni nie przychodzili, bo oni mnie nie słuchali, prawda? Bo była zła sytuacja, bo to, bo tamto, siamto, owamto. Cztery fazy w biznesie. Nigdy nie doprowadzimy do zejścia do fazy drugiej, trzeciej lub czwartej, jeżeli nie wyjdziemy z fazy pierwszej. I z fazy pierwszej nie wolno nigdy wyjść. Każda zdrowa organizacja, każdy zdrowy biznes, każde zdrowe przedsięwzięcie długoterminowe to przedsięwzięcie, które ciągle funkcjonuje w fazie numer jeden. W takiej fazie ciągle funkcjonuje Titanoni i będzie zawsze funkcjonowało. W takiej fazie funkcjonują wielcy liderzy tego przedsięwzięcia. W takiej fazie funkcjonują ludzie, którzy naprawdę ustawili sobie jako priorytet sukces w tym przedsięwzięciu i idą mocno do przodu. Są w fazie budowania. Dlatego przemyśl dzisiaj, w jakiej fazie jesteś. Może niechcący wpadłeś w fazę zarządzania, a może jest już tak, że w tej chwili chronisz tylko to, co masz, za wszelką cenę chcesz to ochronić, a może niestety jesteś już w fazie szukania winnych i myślisz, prawda, jak tu teraz wybrnąć jakoś z twarzą z tej sytuacji, którą sam stworzyłeś, jakby nie było, prawda? Dlatego ważne jest, pamiętajmy, cztery fazy w biznesie. Fantastyczny wykład sponsora. Oczywiście to tylko taka namiastka tego, co André powiedział, bo żeby usłyszeć to wszystko i żeby skorzystać z tego, trzeba było tam być, prawda? Być w atmosferze i widzieć André, który nam to wszystko mówi. Oczywiście wy, którzy byliście, cieszę się ogromnie. Wy, którzy nie byliście, żałujcie, ale bądźcie następnym razem. Także tyle na dzisiaj z kikowego szlaku. Do zobaczenia jutro ponownie. Hej!